Cześć, z tej strony Vini i to was w kolejnym odcinku na kanale. Dzisiaj jest ze mną Razor, Moniek i Gamer. Przywitajcie się. Siema, witam najlepszego youtubera w Polsce, pozdrawiam Unboxala. Dobra, nie podlizy się już na początku odcinka, na to przyjdzie czas. A my dzisiaj będziemy sprzedawać towar z dwóch magazynów. Wczoraj udało nam się dwa magazyny zapełnić, dzisiaj ten cały towar sprzedamy, także wpłynie trochę hajsu na konto firmowe. Trochę się te długi spłaci, bo chwilowo jesteśmy na minusie. Proszę bardzo, jest elektronika, medykamenty, kość słoniowa, jest wszystko. Oczywiście najpierw tutaj trzeba podejść do laptopa i to sprzedać. Dobra, tutaj mamy odbiorcę Abrahlhos Import Exports. Fajna nazwa, dobra. Sprzedajemy ten towar. Muszę wyjść? Okej, okay, muszę wyjść. Macie, o, już tak. Coś, macie już coś na mapie? Tak, ktoś jedzie. Nie. Zaczekajcie, to chyba się pojawi, jak ja wyjdę z tego, z garażu. Zobaczymy. Wow, ktoś się potrącił. A, ten cały koleś. Wsiądź do samolotu. O, to będzie łatwe. Moniek, to ja lecę z tobą, okej? Okay? Zapraszam. Ktoś ma jakiś porządny wóz, bo mojemu pękły gumy. Dobra, lecimy. Chcesz? A ten, zabijcie tego dla coś tam. Nie, on jest z nami, wiesz? On nam pomaga, tylko go wyrzuciłem z organizacji, bo sobie gdzieś pojechał. Przedaję bardzo. Bardzo fajnie. Dobra, ma, jedziemy. A właściwie lecimy. Gdzie my to mamy? Znam tą misję. To będziemy musieli awionetki brać. Będziemy zrzucać towar. No, a bardziej wylądować tam trzeba. I oczyścić. Nie, no jak tam ostatnio robiłem tą misję, to było pusto. Tylko no, parami lecimy, bo jeden będzie zagłuszał sygnał, a jeden będzie leciał. No, spoko. O. Idź do samolotu. Gdzie są samoloty? Te niebieskie skrzynki. No wyląduj, tutaj już się porozdzielamy. Okej. Dobra, to ja biorę ten samolot po prawej. Gamer, możesz lecieć ze mną, tak jak ostatnio. A wy polecicie tym drugim. Okej. Okay. To Razor, ja pilotuję. No spoko, jak? Czekajcie, jak gdzie musisz? Jest? Jedna osoba ze mną nie ma. Ja już jadę, dobrze. Dobra, sygnał globalny już jest aktywny. Dobra, to ja czekam na ciebie tutaj w awionetce, Gamer. Dobra, jakoś się ładnie ustawię. Dobra, mamy to. Mogę z nami helikopterem lecieć. To ty byłoby szybciej. Spoko, siadaj. W ogóle jakiś mój znajomy jedzie do nas chyba. Dobra. Do tych żółtych punktów jedziemy, tak? No nie, gdzie wy polecieliście? Jeszcze tutaj. Wow! Koleś na mnie namierzał. Na dole. O, mogę strzelać, dobra. O! Co? What the fuck? To jest jakiś cheater. Co to było? Nie, słuchajcie, ten... jachty tu były w pobliżu. Aha, no nieźle. Jak tu był jakiś w pobliżu i miał włączoną tą ochronę. Kurde no. Ale wy macie towar. Kasa poszła się. No tak, ale no to my z nimi nic nie możemy zrobić. Tak, bo punkty zniknęły, nie? Ja pieprzę. To cały towar straci... Cały towar straciliśmy. Dokładnie. Ja pizgam. Tyle zbierania. Tu lądowałem. Na drodze, ale się liczę. Ja wyskoczyłem. No. Ale kurde. Mamy drugi magazyn.
We've got to take stock. Piękne come back stronger. I don't know. Maybe reevaluate your protection detail. Kurde, te jachty głupie. A tutaj jest jeden. A jeden chyba teraz został przesunięty. Bo był tutaj w zatoce. Kurde, dobra, to lecimy do drugiego magazynu. Tam to opylić. Gdzie on jest? Przy Grow Street. Co za gówno. Akurat jestem obok. Zamiast pół bańki będzie ćwierć bańki. Szkoda trochę. Trochę. Trochę bardzo. Wy macie na radarze ten drugi? Magazyn? Nie, ale to znajdziemy. No przy Grow Street jest. Ja już tam jadę z gamerem. Nie widzę. To jestem gdzieś daleko. A, to tu jest Grow Street, no to. A w ogóle to jest głupie, że straciliśmy cały towar, a nie pół, skoro na dwa samoloty to mieliśmy. No. A może dlatego, że ty jesteś szefem tej organizacji, może dlatego? Nie, nie wiem. A kurde, co za głupie jachty. Czy cały? Nie, już nie pamiętam, co pisało, no ale przerwało całą misję. Ale to było bez sensu, kurde, wszędzie trzeba uważać. Tutaj jakieś wojsko, tutaj więzienia, a tu jeszcze na tych jachtach jest ta głupia ochrona włączona. Dlatego najlepiej na pustej sesji. No. Dobra, zaakceptuję tutaj sprzedaż. Kurde, nie przeboleję tej ćwierć banki. Dobra, tu jest laptop. Nic się nie stało. Polacy, nic Polacy się nie stało. Nic się nie stało. Dobra, myślę, że tego towaru nie stracimy. O kurde. O, co to było? O, teraz przy okazji z garażu sam wyszedłem. Dobra, nie strzelać do mnie, głupi. Wejdź na łódź. Jest łódź. Teraz na łodzi to będziemy mieć? Mhm. Ale to ja wsiadam do tego, do ciebie, Mojek. Mojek, czekaj, ląduj. Kurde, już się dymi. To tak coś jeszcze? A co za głupie boty, ja nie mogę. Kappa. Nie tego, tu wsiadaj. Lecimy. Głupie GTA. To gdzie to mamy? Co jest? Co jest? Już mi zgadzam. Jakiś gość leci. No mój znajomy. Także chyba nas tykać nie będzie. Gdzie my mamy tą łódź? Tej marinie. A tutaj. Przy stanie. Tu zaraz blisko. Tak, słuchaj. O, faj. To mi gaśnie. Znowu tą łodzią będziemy. Fajnie, tego pługa nowego. Duże to. Ostatnio przy sprzedaży też to było. Także znowu będzie to samo, tylko że trochę z innego miejsca. Dobra, wysiadkę. Ja tego jeszcze nie robiłem, tak więc. No, ja też nie. Ja steruję. Jest, 23 klatki. Wow, to jakieś ziomki są. Kurde. Jezu. Oh fuck. Jak? W wodzie byłem. Dobra, ze snajperki zdejmę. Ja nie mogę, niech tutaj jest. Dobra, mam jednego. Dobra. Jest. Co tam zostało? Jeszcze jeden. Dobra. O, dobra. O, na główkę. Dobra, ładować się. Ale ciężko nam to coś się idzie. Dużo fajli. Ale mniejsza. Jakiś Oskar to jeszcze wsiadł. Właśnie.
Chyba to jest czteroosobowa łódź, chyba temu nie możecie wejść. No dobra, to ja płynę. Tylko, że kurde... Ha. Nie wiem, może Razor ogarnie jakiś helikopter czy coś. Buzarda, nie, jest tu gdzieś buzard? Właśnie go widzę. Możesz sobie zrespić pojazdy precesa i... To będziesz nas powietrze osłaniał w razie czego. No spoko, akurat znalazłem fajnego. Daleko musimy płynąć. Nie tak daleko. Nie. Pancerny. Jak gracza gamer life. A to z twojego, twój jacht nas załatwił. Kurde. Szkoda. Naprawdę. Ale może uda nam się ten magazyn jakoś szybko zapełnić i się kolejny odcinek nagra na szybkości. I nie wiem ile nam to zajmie. Nie, bo jak się zrobi, to trzeba czekać 3 minuty niestety. Widzisz, to jest mały magazyn. Pół godziny niby zbierania. No to zrobimy i się nagra. A Razer, ty wziąłeś tego inhalatora, tam miałeś buzarda naszego. Mhm, a ten też dobry jest do strzelania. Jak się chce, amunicja z jego sypie jak strzelasz. Na razie żadnego oporu nie ma. Ostatnio jak płynęliśmy tą łodzie, to nas jakieś... To nasze łodzie nas atakowały. Leci. A to znajomy jest? A to może nie będzie. No dobra. A wyskoczył. Wyskoczył, tak. Chyba go trafiliście. Się rozbił. Pięknie. A, bo nie widziałem. Będzie próbował na pewnie na... Właśnie ciekawy. Da radę. O, będzie lądował. No. Pozdrawiamy. Ale czteroosobowa łódź, ciekawe czy by mógł wskoczyć tutaj. Na nią. Wskoczyć by pewnie mógł. Dobra, ja już widzę punkt. Nie no, powinien móc. Bo jednak my możemy sobie swobodnie chodzić, a nie siadać na miejscu. No właśnie. No tak, to chyba można, no ale dziwne, że nie można wejść normalnie na tą łódź. Przez nie F. Wiem, mi się coś zbagowało. Nie, czteroosobowa jest, wiesz? A to jest głupie, taka duża łódź to powinno być nieograniczone miejsce. O kurde. Jak tu nigdzie ja siadać nie jeżdżam. Trzeba czy coś. Jeżdżam, bo mnie zaraz zestrzeli. Co cię zestrzeli? A. No, z statku. Ale na tą łódź chyba. Chyba. Teraz to chyba. No to gamera jest. No jeszcze niezły kawałek jest do tego celu. Różowy, wygląda jak jakiś gór. Tam był. Dobra, sprzedamy ten jacht, rozbierzemy na części, zwróci się. Zobaczycie. Damy w Polsce. Ktoś spadł? Nie, dobra, myślę, że ktoś spadł Panie, do wody. Panie, blacha z Passata. Blachetna. No ale w tej misji zero oporu, także git jest. To nie wiadomo, bo w sumie tutaj pisze, że pozostało prawie pół godziny, nie? Czekajcie, ktoś nad nami lata, Kamil jakiś. O, kolejny mnie wylądował. Jak mi przykro. Strasznie wolna jest ta łódź, ale z tego co widziałem, to tam można ulepszyć jej prędkość. To my lecimy gdzie? Na... W magazynie. Jest taka opcja. Serio? No. Spoko nawet. Kupiłbym. O, tu już niedaleko mamy. To jest ta łódka, co tutaj se pływa? No. Jest. Ciekawe jak oni to zabiorą. Ale o, Oskar ja spadł. Tak. Dobra, tą misję mamy wykonaną. Ale kurde, taki fajny w tej pierwszej. Ja cię. No, gamer nie wyłączył sobie systemów ochronnych. 300 tysięcy dostaliśmy, ładny hajs. Do firmy no, płyną. 5500. Dokładnie. A wy 5500 dostaliście? No. Tak. Jakie gówno.
Ja cię, czekajcie, ja pójdę sprawdzić ten magazyn, czy rzeczywiście jest pusty. O, jeszcze raz dostałem 5,5. A, bo tu za pracę partnera, dobra. A ja nie. Kurczę. Czekajcie, jest tu tak... Prezes SecuroServe, mogę to odpalić? Mogę. Chwila. Prezes... umiejętności prezesa... Luksusowy śmigłowiec, ukryta organizacja... Wow! Coś przeleciało. Pojazdy prezesa. Tat się roi. Buzard. Gdzie mi się ten buzard z... O, tutaj. Fajna opcja to... i za darmo jest. Respić. No. A jak chcesz wychodzić z biura buzardem, to musisz 3 koła burzyć. Czekaj. O, przysłupie się za mnie z respi. No. Dobra, lecimy. Ja jesteś tam, bo was zgubiłem. Zaznaczysz mi... Nie wiem, czy w ogóle jest zaznaczony ten magazyn. Nie, nie jest. O, jest magazyn ten. Tak? A ten w doka? Czy ten w doka zaznaczyłeś? Tak. O, silnik mi gaśnie. No nic, buzard jest łatwo. A, tutaj jesteście, dobra. Ale tak by mi go zrespiło. Do którego magazynu lecicie? To ja jestem padem po latam. Tego w doka. Dobra. Mhm. No sprawdzimy, czy ten towar jest w tym magazynie, czego nie ma, no ale chyba go nie ma. Skoro misję straciliśmy. Nie, jak towar rozwalili, to nie ma go. Tylko usunęli, bo gościu na 7 milionów stracił. Alarm, awaryjne lądowanie będzie. O nie. Ale spoko, w dobrym miejscu. Wyląduje. O, dobra, nie w tak całkiem dobrym. O, o, twardo, ale wylądowaliśmy. Abordażu. Jest jakiś transport, czy musimy tam z buta ciągnąć? A, już niedaleko. Okej. Kurde, no szkoda, no 300 tysięcy pewnie tam też było. Gdzieś tak jakoś. Ile tych magazynów można mieć, Moniek? 5. Wszystkie chyba można. 5? Nie, 5. Zastanawiam, a można później zastąpić nowy na stary? Raczej tak. No spoko. I dostaniesz haj za stary magazyn, za jego sprzedaż, za zastąpienie? No według mnie to jest tak jak w przypadku mieszkań, ale nie testowałem jeszcze tego. Spoko. Fajnie jakby się zwrócił hajs. Jakbym ten garaż sprzedał. No. Nie wiem, czy sobie średniego nie kupię teraz. Zobaczę jeszcze, jak już trochę hajsu do firmy pozbieramy. Nie, na razie hajsu na to nie ma. Zobaczmy się, ten magazyn tak długo ładuje. No to dziwne w sumie. O, dobra, jestem. Jest tutaj ten towar. Pół towaru? Zależy, ile wziąłeś. Pół jest, na to wygląda. To pewnie połowę skrzynek wziąłeś, czy co? Nie, bo... Tak, połówka jest. Jeden samolot wybuchu. No, jest tutaj połowa. 8 sztuk. To 112... Nie, to nie będziemy. Zapełnimy, nie? Nie będziemy to teraz tego sprzedawać. Mhm. Zapełnimy i sprzedamy na nowo. Także dobra, nie ma aż tak tragicznie. Straciliśmy tylko 100 tysięcy. Nie wiem, można 150, jakoś tak. Dobra, jeżeli chodzi o ten odcinek, to już jest tyle. Widzimy się w kolejnym materiale na kanale. Trzymajcie się, cześć!